Największe poczucie osamotnienia rodzi się wtedy, kiedy najbliższe mi osoby nie rozumieją mnie. Tak. To, że pan Kazik, sąsiad z dołu, uważa mnie za dziwaka, dlatego, że chodzę do kościoła, dlatego, że mam takie poglądy, to jest pikuś. Ale jeśli w ważnych dla mnie sprawach, w ważnych pragnieniach, w jakichś ważnych planach najbliżsi ludzie mnie nie rozumieją, no to jest bolesne i to może zrodzić właśnie najdotkliwsze poczucie osamotnienia. Ale nie tragizuj, ponieważ nie jesteś sam. Dzisiaj Jezus mówi do swoich uczniów: zostawicie mnie samego. Nawet On tak mówi, zostawicie mnie samego. Ale zaraz dodaje, jakby się zorientował, ale ja nie jestem sam. Ojciec jest ze mną. I to jest bardzo ważna prawda. Nawet w najgłębszym poczuciu osamotnienia, wynikającego z tego, że ludzie ci najbliżsi nie rozumieją cię, nie jesteś sama, nie jesteś sam. Ojciec jest z tobą. Ojciec, który przyjmuje cię najgłębiej. Ojciec, który jest źródłem wszystkich twoich najlepszych pomysłów. Ciebie samego, ciebie samej. I ta bliskość twojego Stwórcy, tego, który jest źródłem wszystkich twoich inspiracji, jest zawsze w zasięgu ręki. I zawsze możesz go odnaleźć. I nigdy nie musisz czuć się sam.